5 zł, Józef Piłsudski, 1934, Orzeł Strzelecki. Moneta wybita w Menicy Warszawskiej w 20. rocznicę wymarszu pierwszej kadrowej kompanii Legionów. Nakład nie był zbyt duży i wyniósł 300 tysięcy egzemplarzy. Ze względu na specyfikę emisji, moneta rzadziej trafiała do obiegu i od początku była traktowana jako walor kolekcjonerski. Dzięki temu do naszych czasów zachowało się sporo egzemplarzy w dobrym stanie. Ceny i tak są jednak wyraźnie wyższe niż w przypadku 5-złotówki z głową kobiety z tego samego rocznika. Za stan trzeci trzeba bowiem zapłacić około 200 zł, za stan drugi prawie 330 zł, a za notę MS63 ponad 2400 zł. W ostatnim czasie rekordzistą był tutaj walor z gradingiem MS66, który został zakupiony za kwotę ponad 23 000 zł.